A dzisiejszy raport niestety rozpoczynamy od dramatycznej informacji z ostatniej chwili. Dziś około godziny 16 w kopalni węgla kamiennego Knurów Szczygłowice doszło do ciężkiego wypadku podczas modernizacji. W tak zwanym fochu został porażony pracownik dozoru. Mężczyzna został poparzony łukiem elektrycznym, czyli ponad 6000 V. W ciężkim stanie i z oparzeniami 4. stopnia został przetransportowany helikopterem do siemianowickiej oparzeniówki. Nie są znane jeszcze szczegóły tego wypadku. W miejscu działa prokurator, Wyższy Urząd Górniczy oraz Państwowa Inspekcja Pracy. A my zmieniamy temat. Budowa kanalizacji w Żorach trwała blisko 7 lat i dziś władze przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego oficjalnie ogłosiły zakończenie tej kosztującej ponad 190 milionów złotych inwestycji. Teraz kolej na mieszkańców, którzy muszą na własny koszt przyłączyć się do nowej sieci, a to oznacza wydatek rzędu co najmniej 1000 złotych na jeden dom. Wiecznie rozkopane ulice i robotnicy pracujący niemal każdego dnia. Tak wyglądała codzienność mieszkańców Żor w ostatnich latach. Prace przy kanalizacji rozpoczęły się jeszcze w 2007 roku i ich realizacja już niemal się zakończyła. Teraz pora na kolejny etap. To, co zostało zrobione, to jest umożliwienie mieszkańcom podłączania się, natomiast w tej chwili to jest zachęcenie i przekonanie, że to jak najszybsze podłączenie do kanalizacji to jest rozwiązaniem problemów bytowych, życiowych, tych codziennych. I teraz mieszkańcy każdej posesji muszą na własny koszt podłączyć się do nowo powstałej instalacji. Cena takiego przyłącza waha się w zależności od odległości od studzienki, jednak oscyluje ona wokół 1000 zł. I to wydaje się jedynym problemem, bowiem dzięki budowie kanalizacji udało się rozwiązać przynajmniej jedną inną bolączkę mieszkańców. Drogi są naprawione, przynajmniej te wszystkie główne. No i ludzie się powoli zaczynają podłączać. No właśnie, a pani się już podłączyła, czy dopiero? Jeszcze nie, ale już wniosek mamy, że tak powiem, zatwierdzony, mamy zezwolenie na podłączenie się. I sądzę, że w najbliższym czasie się to zrobi. Ale nie wszyscy mają takie szczęście. Mieszkańcy ulicy Kochanowskiego w dzielnicy Rowień, o których mówiliśmy już na naszej antenie, nadal nie mogą myśleć o przyłączeniu do kanalizacji. Według naszych wiadomości, co nam dali, że mają w czerwcu robić ta kanalizacja. Mają, ale czy to jest prawda, bo jedni mówią, że nie, że pieniędzy nie ma, jedni mówią, że będzie w czerwcu, ale dotychczas na razie nic nie słychać. Prezes Pieczonka zapewniał dziś, że prace na tej ulicy rozpoczną się zgodnie z harmonogramem, a ich zakończenie przewidziano na koniec tego roku.